Dlaczego produkcja czołgów K2 w Polsce jest ważna? Niektórzy z Was zapytają, Marcin, znowu o tym samym i tak, o tym samym, ponieważ to temat bardzo ważny i często mówię o tym, co dla wielu z Was właśnie jest takie no, powtarzające się, że produkcja czołgów w Polsce jest ważna. I nie chodzi wcale o to, że no, mamy produkować, bo mamy produkować. Czy też nie chodzi nawet o to, że ci wszyscy fanowie czołgów no jestem bardziej samolotów, ale czołgi też lubię, uważają, że no należy nam się, jako fanom czołgów, żebyśmy mieli produkcję czołgów w Polsce. Nie. Tu powody są zupełnie inne i te powody często wymieniałem. Dzisiaj wymienię je ponownie. Dla tych, którzy albo nie wiedzą z jakich powodów ta produkcja czołgów, najprawdopodobniej czołgów K2 w Polsce jest ważna, i dlaczego to jest ważne dla nas, osobiście dla nas, i tutaj nie chodzi o to, że będziemy w tych czołgach, tylko że no, to jest bardzo ważne dla nas, ponieważ to my, płacąc podatki, pracując, wydajemy na to bardzo duże kwoty. Sekundę przerwy, żebym Wam wyjaśnił, że dzisiaj mówię o K2, o czołgu K2, ale nie dlatego, że no, na pewno będziemy go produkować, tylko że szansa na produkcję czołgu K2 jest największa. I chyba najbliżej jesteśmy produkcji tego czołgu. No, jeszcze kilkaset czołgów, 300 ponad, kupimy i wtedy będziemy, może, produkować czołgi K2. Żartuję, tylko, że żebyście mieli tego świadomość, że ten materiał mówi o czołgu K2, ponieważ to właśnie on jest w naszym, można powiedzieć, zasięgu, jest nam najbliżej. Ale sens tego materiału, który próbuję Wam przekazać w wielu moich materiałach, jest zawsze taki sam. Że produkcja w Polsce jednak w większości wypadków, nie we wszystkich, tutaj bądźmy precyzyjni, oznacza, że to coś dla nas dobrego. Obniżone koszty, zwiększone nasze możliwości, czyli rzeczy, które, no, jak sobie zdajemy sprawę, w bardzo duży sposób wpływają na nasze bezpieczeństwo, ponieważ samo posiadanie czołgu czy czegokolwiek innego, nie zawsze oznacza, że możemy go w pełni wykorzystać, i że nas stać, żeby go wykorzystać. I właśnie o tym mówię przez cały materiał, dlatego no niektórzy mogą stwierdzić, że troszkę się zawinąłem, czy też powtarzam częściej niż zazwyczaj. Ale wróćmy do studia. No, niektórzy zawsze chcieli to powiedzieć. Zacznijmy od tego, że. Najczęściej podkreślaną rzeczą, gdy chodzi o produkcję czołgów w Polsce i tę potrzebę produkcji czołgów w Polsce, jest to, że oznacza to duży skok, jeśli chodzi o rozwój naszego przemysłu oraz o wzrost możliwości, jeśli chodzi o nasze możliwości technologiczne. I tak, to są bardzo ważne sprawy to jest jednak wiele nowych miejsc pracy i to pracy specjalistycznej oraz poznanie, wprowadzenie wielu nowych technologii. No, jeśli to by była produkcja czołgów w Polsce, a nie montaż czołgów w Polsce, wiemy, montaż, przychodzą klocki, składamy je. Produkcja, duża część z tego, co składamy później w tej fabryce, w której te wszystkie elementy są składane, jest produkowana w Polsce i posiadamy wszystkie informacje, wszystkie możliwości, żeby daną rzecz wyprodukować samodzielnie to jest bardzo ważna sprawa. Zwłaszcza gdy mówimy o tym słowie samodzielnie, nigdy, najprawdopodobniej nigdy nie będziemy w stanie produkować wszystkich elementów, na przykład czołgów, samodzielnie. Myślę, że nadal zawsze coś będzie sprowadzane z zewnątrz, zwłaszcza w dzisiejszych warunkach. Może się umylę. Teraz kolejna przerwa na występ z twarzą. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Zapraszam do tego wsparcia. Czyli Patronite, postawienie symbolicznej kawy, zapraszam też na te materiały, które wrzucam na karcie społeczności, zapraszam na wcześniejsze materiały. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Wpadnij na mojego X. -a. Linki, wszystkie linki są w opisie. Więc, jeśli masz tylko możliwość, oglądaj, subskrybuj, oceniaj, masz taką chęć, wspieraj. Ale im więcej tych elementów jest produkowanych w Polsce. Już nie mówię o tych, które są najważniejsze, czyli transmisja, czy też przekładnia, silnik, lufa, armata czołgowa, SKO. To są te rzeczy najtrudniejsze, które stworzyć jest najtrudniej i te kompetencje, gdybyśmy je pozyskali, to nie tylko wzrost, jeśli chodzi o naszą wiedzę technologiczno-techniczną. Ale też coś, co umożliwiłoby bycie bardziej niezależnym w przypadku jakichś, nie wiem, zamieszań z dostawcami, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o dostęp do części, jeśli chodzi o wykorzystanie na przykład tego czołgu K2 w taki sposób, w jaki chcemy. A gdy produkujemy to w Polsce i potrafimy robić to w sposób samodzielny albo też w taki sposób, że ta samodzielność polega na tym, że jesteśmy w stanie pozyskać wymagane komponenty nie tylko od państwa, które, no, można powiedzieć, sprzedało nam licencję. To oznacza, że nawet w razie jakichś zmian, nawet w razie jakichś problemów, blokad, jesteśmy w stanie ten czołg produkować, ale też, co ważniejsze, również go serwisować, również po prostu, żeby ten czołg działał. Również po prostu, żeby ten czołg działał, żeby zapewnić wszystkie te elementy, które pozwolą mu działać. Więc produkcja w Polsce z pozyskaniem kompetencji to coś, co nas uniezależni albo też zmniejszy tą zależność od zewnętrznych dostawców, na przykład jeśli chodzi o części, jeśli chodzi o serwis, ogólnie jeśli chodzi o budowę i użytkowanie czołgu. I gdy mówimy o użytkowaniu czołgu i o jego budowie, to tutaj wchodzą pieniądze, gigantyczne pieniądze. No, chyba nie będę powtarzał, powtórzę, ponieważ często się mówi, że zakup, czy to czołgu, niech będzie K2, samolotu, niech będzie F35, armatochałbicy, niech będzie K9, a powinien być krab oczywiście. 70 kilka K9, reszta krabów, ta kasa, która poszła i pozwoliła im wybudować drugą linię, powinna pójść na drugą linię u nas. Ale się nie denerwujmy. Wracając do pieniędzy. Gdy coś jest produkowane w Polsce, to ta firma płaci u nas podatki. Pracownicy, które, którzy pracują w tej firmie, mają płacony ZUS, mają płacone podatki, zostawiają większość tych środków w Polsce i na przykład wyprodukowanie czegoś w Polsce oznacza, że większość tej kwoty jednak wraca do naszego państwa. Że na przykład milion wydany na czołg wyprodukowany za granicą, a milion wydany na czołg wyprodukowany w Polsce, zwłaszcza że właściwie te wszystkie firmy, które no większość tych firm, które produkowałoby te elementy do tych czołgów no, należą do państwa, tak nawiasem mówiąc, ale nawet gdyby były to firmy prywatne, które mamy świetne, innowacyjne i potrafiące zrobić najlepszy sprzęt na świecie, tu można by dosyć długo wymieniać, ale ten milion wydany na produkt, dajmy na to na czołg, no, milion w przypadku czołgu to no, dosyć niewiele, duża część tej kwoty zostaje u nas. Czyli wydając milion. Na czołg wyprodukowany w Polsce kilkaset tysięcy wraca do budżetu, czyli ten czołg już jest tańszy. I to, co mówię, jak często podkreślam, ma zastosowanie również do innych rzeczy, które nabywamy. I czy to będzie czołg, czy to będzie armatochałbica? No tutaj jest problem, że mamy kraba dla niektórych jest to problem, czy to będzie wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet, czy też może nawet coś związanego z lotnictwem, z marynarką, z obroną przeciwlotniczą, to w wielu tych rzeczach ten aspekt produkcji w Polsce mógłby być wręcz decydującym i przy wyborze i przy późniejszej eksploatacji niestety bardzo często nam to umyka. Bardzo szkoda, bardzo źle że tak się dzieje, no ale cóż poradzić? Niekiedy tak się to zdarza. No i nie zaprosiłem was wcześniej, to zaproszę was teraz w piątki o 21:00, jeśli mi coś nie wypadnie, mnie. Coś nie wypadnie, to wtedy są live. Wtedy możemy sobie porozmawiać dosłownie o wszystkim. No, ostatnio był mecz, było nas bardzo mało, ale dzięki wam wiedziałem na bieżąco co się dzieje. Ale kontynuujmy ten bardzo ważny Temat. A ponieważ zakup samego czołgu to 20-30% w skali tych środków, które wydamy na niego w ciągu 20 lat, czyli od zakupu poprzez jego użytkowanie przez 20 lat, to później te wszystkie kwoty serwis, części, remonty, modernizacje to są kolejne kwoty, które zostają w Polsce. Oznacza to nie tylko zaoszczędzanie odpowiednich kwot, nie tylko pozwala nam wydawać na ten czołg mniej, ale w przypadku Polski najczęściej oznacza to, że niestety no, tutaj nie ma co się czarować oznacza to, że najprawdopodobniej taki czołg, na którego wydajemy, możemy wydać mniej, będzie po prostu z większym prawdopodobieństwem będzie jeździł i będzie robił wszystko to, co ma robić czołg. Niestety, my mamy problem, nie tylko my, wiele państw, z tym, że o ile sprzęt kupimy, to później mamy problemy z jego utrzymaniem na odpowiednim poziomie sprawności. I wszyscy wiemy, że mowa na przykład, nie w przypadku Polski, ale mowa na przykład, że na 100 czołgów ktoś ma sprawnych 30-40. U nas te liczby są oczywiście bardziej optymistyczne, ale gdy mamy czołg produkowany w Polsce, gdy mamy wszystkie komponenty, większość komponentów, zwłaszcza tych, które no najczęściej się zużywają, produkowane w Polsce, oznacza to, że jego utrzymanie w sprawności jest tańsze i jest łatwiejsze. Nie czekamy na części, nie musimy robić magazynów, gdzie będziemy gromadzić te części. Nie, no, te magazyny i tak musimy robić, ale nie musimy no, być jednak zależnym od tych zewnętrznych dostawców, od producenta tego czołgu. I wiem, mamy licencje, mamy ograniczenia, jednak tutaj mamy o wiele więcej do powiedzenia, gdy on już powstaje w Polsce, i te najważniejsze komponenty powstają w Polsce, niż gdy wszystko kupujemy spółki. Dlatego wcześniej wspomniałem o krabie, który według niektórych jest składakiem, tylko że tak, kadłub jest tak mocno przebudowany w porównaniu do kadłuba K9, że on właściwie już jest polski i my go produkujemy. Silnik z zewnątrz, no ale to akurat coś, co niestety nie jesteśmy w stanie robić. Może kiedyś licencję. Wieża, na licencji, ale tutaj kupiliśmy tak wspaniałą licencję z taką dokumentacją, że my tą wieżę właściwie musieliśmy od podstaw od nowa opisywać, rozrysowywać, przebudowywać. Nie mówię już o armacie, którą tak zmieniliśmy, która jest tak dobra, że no nie ma. Analoga na świecie, tylko że w tym pozytywnym znaczeniu, że jest tak dobra. I jeśli chodzi o kraba, to właściwie wszystko robimy sami. I gdyby nie te ograniczenia licencyjne, gdyby nie spojrzenie na tą armatę, o chałbicę, że no, lepiej kupić z zewnątrz, to tutaj mielibyśmy, posiadalibyśmy gigantyczną niezależność. Gdybyśmy pominęli te licencje i skoncentrowali się na przykład tylko na silniku, no to nie ma problemu. Mamy własną armatochałbicę poskładaną z klocków. Co z tego, jak my ją produkujemy? I tutaj, w przypadku czołgów, jest ta sama historia. Mamy pojazd, którego większość komponentów na przykład produkowalibyśmy w Polsce. Jeśli chodzi o czołgi K2, to tutaj priorytetem jest produkcja nie tylko kadłuba, nie tylko wieży, ale głównie chodzi o transmisję, przekładnie i silnik. Tylko że po pierwsze, w przypadku transmisji przekładni, no Korea jeszcze jej nie opracowała, opracowuje ją od lat, ale się gnęła po ręka. Jeśli chodzi o silnik, mają własny silnik, który jednak chociaż dobry, troszkę odbiega od tego MTU. Więc produkcja czołgów 2 w Polsce to nie tylko powinna polegać na tym, że na przykład bierzemy wszystko od nich i tylko składamy u siebie, ale Albo próbujemy zdobyć licencję na silnik na przekładnie u producentów, gdyby to był ręk i MTU, a nie żeby ten silnik, żeby ten silnik przechodził przez ręce no, producenta tego czołgu, czyli nie nas, żeby jeszcze ten dorzucił kilkaset tysięcy dolarów takiego swojego narzutu. Chodzi o to, żebyśmy produkowali te komponenty, albo na przykład po prostu kupując samodzielnie, Albo próbując kupić tą licencję od ręka i MTU, albo jeśli to już będą rozwiązania koreańskie, żebyśmy dostali na nie licencję. I tak na przykład bierzemy kolejne czołgi, ale tylko w przypadku, gdy naprawdę dostaniemy pełną licencję na silnik i na transmisję. W przeciwnym wypadku dziękujemy. Do widzenia. To jest warunek bardzo potrzebny. To chodzi nie tylko o to, żeby no, coś produkować, to chodzi o to, żeby był niższy koszt i żeby się uniezależnić. Uniezależnienie się jest niesamowicie ważne i tam, gdzie się to da, tutaj myślę, że się da, no to jest coś, co powinniśmy robić. A koszty no wiemy, że to właśnie pieniądze pozwalają wygrywać konflikty, a Produkując u nas te wszystkie najważniejsze komponenty, te rzeczy, które się najbardziej najczęściej psują i zużywają, jak się używa, to się i zużywa, oznacza to, że będziemy mogli na przykład albo te czołgi utrzymać w wyższej sprawności, na przykład 90%, albo też będziemy mogli te kwoty, utrzymując te czołgi nadal w wyższej sprawności wydawać na inne rzeczy, na ważniejsze rzeczy. Takie jak lotnictwo, obrona przeciwlotnicza, rozpoznanie i masę innych rzeczy. Więc produkcja czołgów K2 w Polsce, czy też innych, to nie tylko produkcja dla produkcji. To oszczędność, to wzmocnienie naszych możliwości, to też nauczenie się, jak to się robi, no i może w przyszłości wyciągnięcie wniosków i pójście śladami, na przykład Korei Południowej, i rozpoczęcie produkcji, może nie czołgu. Chociaż czołg kolejnej, czwartej generacji też byłby dobrym rozwiązaniem. Więc tu chodzi o dwie rzeczy: o kasę i o niezależność. Pamiętajmy, że jednak maksymalne uniezależnienie się, zwłaszcza od państw, z którymi nie jesteśmy w takich oficjalnych sojuszach, jest bardzo ważne. W ogóle uniezależnienie się jest ważne. Nie zawsze jesteśmy do tego zdolni, ale myślę, że w wypadku na przykład produkcji czołgów powinniśmy dążyć do jak największego spróbowania próby tej zdobycia tej niezależności. Wybudowania własnych kompetencji. I tu nie chodzi o to, żeby budować dla budowania, tylko chodzi o to, żeby jednak przemysł się rozwijał spływały do nas odpowiednie technologie, no i żebyśmy mogli na tym zarabiać, nawet poprzez to, że będziemy wydawać mniej na serwis. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak na razie wygląda to średnio. I w przypadku kadwójki w przypadku innych rzeczy. No, ale może będziemy się powoli, ale jednak uczyć. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.